Witam Was serdecznie w filmiku, który jest subgolem. Mam powiedzieć nam o tym, jak dobrze wybrać pralkę. W sensie chcę Wam pokazać mniej więcej, jakie są różnice cenowe w poszczególnych pralkach między tymi najtańszymi, a tymi najdroższymi. I dodatkowo dodać na koniec ciekawostkę, która Was pewnie nurtuje już od dłuższego czasu. Na jakiej pralce najlepiej top dekować dupeczkę 10 na 10? Więc zaczynamy! Tak więc prezentuję Wam tutaj pierwszy model. Jest to model, który ma być potencjalnie najtańszy i całkiem niezły. Czyli jest to model Beko WMB 612-32PL. Jest to model, który sam używam. Z takich najtańszych praleczek do 1000 zł myślę, że Beko jest godne polecenia. Mają bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Ta pralka ma wszystkie potrzebne nam funkcje od tych dłuższych programów do tych krótszych 15-30 minutowych, kiedy chcemy po prostu przeprać coś po bieganiu. Dodatkowo czytelny zegar, który pokazuje nam mniej więcej ile jeszcze czasu zostało do zakończenia prania. Wirowanie do 1000 obrotów. Niektóre modele, które są bardzo podobne do tego, ponieważ tutaj jeśli chodzi o tą serię Beko, występuje bardzo wiele różnych modeli, gdzie niektóre mają 6 kg wsadu, inne mają 5 kg wsadu, więc tak naprawdę zależy to później od jej głębokości i jakiegoś tam dodatkowego programu, plus tak właśnie zegara i głównie wirowania. Im więcej wirowania, szybsze wirowanie, tym praleczka będzie droższa. Z reguły można je dostać, podobne modele, między 800 a 1000 zł. Myślę, że jeśli ktoś potrzebuje pralkę tylko i wyłącznie do prania i nie chce jakichś dodatkowych bajerów, chce, żeby ta praleczka posłużyła trochę. Części do niej nie są jakieś specjalnie drogie, Beko nie ma takich drogich części, jednak też trzeba patrzeć na to, że niektóre części kiedyś nam zepsują w takiej pralce, no po prostu bardziej opłaca się kupić nową. Jednak za takie pieniądze myślę, że jest to jedno z lepszych rozwiązań i sam jej używam, sprawuje się całkiem nieźle, nie musiała być serwisowana, więc coś, jeśli ktoś ma ograniczony budżet, pierwsze mieszkanie do 1000 zł, to spokojnie polecam pralki Beko. Myślę, że w tym przedziale cenowym najlepiej się spisują. Kolejną pralką, jaką chciałbym Wam zaprezentować, jest Samsung WW70K5210UW. Jest to pralka mniej więcej około 1800-2000 zł. Czym będzie się różnić od tańszej pralki? Po pierwsze jest system AdWash, czyli coś w stylu takiej półeczki, którą możecie otworzyć w czasie prania, nie wyciągając go, i dołożyć coś lub wyciągnąć coś, chociaż z reguły chcemy coś dołożyć. Na czym to ma polegać? No wyobraźmy sobie sytuację, kiedy nie dokładamy jednej skarpetki i ta druga jest w środku zapłakana i chcemy, żeby po prostu razem dwie się uprały. Nie chcemy mieć dwóch różnych, prawda? Dorzucamy tą skarpetkę. Teoretycznie zbędny bajer? Myślę, że mniej więcej tak. Ale czasem może się przydać, prawda? Jeśli coś czasem może się przydać, to nie jest głupie. Natomiast co jest dodatkowo? Podstawowa różnica to jest inny silnik. Digital Inverter. Samsung daje na niego 10 lat, chociaż tak naprawdę jest to chwyt marketingowy, ponieważ te silniki są przewidziane na żywotność 25 lat. Czyli tak naprawdę oszczędzamy to, że silnik nie powinien nam się w takiej pralce zepsuć. Są to silniki bez szczotek, są cichsze, czyli też cichsza praca pralki. Dodatkowo ceramiczna grzałka powoduje to, że kamień tak bardzo się nie osiada. Technologia Eco Bubble spowoduje to, że w zimnych temperaturach przy szybszym, krótszym czasie prania będziemy mieli lepiej doprane ubrania. Ciekawy design. Myślę, że jeśli ktoś ma większą rodzinę, gdzie już musimy wrzucić jednak 7 kg prania i więcej, to modele z serii Samsung AdWash są dobrym wyborem, ponieważ całkiem nieźle prezentują się w łazience. Dodatkowo mają dużo dodatkowych opcji, jak i właśnie to, co wspomniałem, są jednak dodatkowe plusy tej pralki. Powinna posłużyć nam więcej niż wcześniej wspomniane Beko. Więc jeśli ktoś chce dołożyć sobie do pralki, kupi coś porządniejszego, to myślę, że Samsung jest bardzo dobrą średnią półką.
gdzie możemy dostać naprawdę dobrej jakości produkty. Ostatnia pralka, chciałem Wam zaprezentować, jest to pralka Miele WMV960WPS. Jest to praktycznie pralka z najwyższej możliwej półki. Jej koszt to 9600 zł. Pomyślicie, co może mieć pralka za 9600 zł? Chodzi o to, że firma Miele stawia na wytrzymałość produktów. Są testowane praktycznie w ekstremalnych sytuacjach. Te pralki mają służyć nam minimum 20 lat, gdzie inny sprzęt często psuje nam się po 3, 4, 5. Te pralki są zaprojektowane tak, silniki zaprojektowane tak, żeby służyły 20 lat. Co taka pralka dodatkowo oferuje? Jest to najwyższa klasa energooszczędna. Każdy program pokazuje nam, ile zużyje prądu. Wtedy możemy dokładnie wyliczyć, jakie będą nasze rachunki. Dodatkowo pomaga nam w tym, żeby pranie nie trzeba było aż tak bardzo rozprasowywać. Dobrze układa pranie, będzie mniej zmięte. Natomiast co z takich jeszcze dodatkowych funkcji, czego nie ma innych? Tutaj jest silnik, który jest bardzo cichy, niezawodny. Tak jak mówiłem, testowany na naprawdę wiele dziesiątek tysięcy godzin prania. Ekran dotykowy, który pokazuje nam wszystkie parametry prania. Pralka ma aż 1600 obrotów, więc pranie będzie bardzo mocno odwirowane. 9 kg wsadu. Myślę, że jest to pralka, która posłuży nam dziesiątki lat, jak nie więcej. Ma bardzo ciekawy design. Wiadomo, jest to już praleczka made in Germany, nie jakiś made in China. Więc tak naprawdę, jeśli kogoś nie ograniczają żadne koszty, może pozwolić sobie na naprawdę wszystko. Jest to pralka, która spokojnie może być używana dla całej rodziny przez wiele tysięcy godzin. Jeśli miałbym właśnie wybrać pralkę, która nie ogranicza mnie żadnym kosztem, to Miele jest najlepszym wyborem w obecnej chwili. Ze względu właśnie na niezawodność, którą oferują. Na koniec muszę odpowiedzieć na pytanie, które zapewne najbardziej Was nurtuje, czyli która pralka najbardziej nadaje się do zabawy ze swoją dziewczyną. Z moich długich obliczeń i pomiarów wynika, że są to Samsungi. Dlaczego? Mają najmniejszą powierzchnię, nie są kanciaste i są dość głębokie. Dlatego macie miejsce i możliwości. Jeśli jesteście zwolennikami ekstremalnych doznań, zawsze możecie nie wyciągać śrub blokujących silnik i razem z dziewczyną wyjść z łazienki. I bezbłędnie pozdrawiam.